Siema, tu Pyza na kolejne wypadzie na grzybki, nie inaczej. Także nowy las, nowe wyzwanie i zapraszam na najnowszy film, oto w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest godzina 6.36, 14 września, poniedziałek. I w ten dzisiejszy poniedziałkowy dzień, 14 września 2020, nakręcę dla Państwa jakiś najnowszy film oto z tego lasu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec lub ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać, i jedziemy z tymi borowiwkami, bo już późno. Oczywiście licznik tym razem kolor czerwony, tak aby to nie powtarzać, żeby ktoś znów nie pomyślał, że cały czas tymi samymi filmuję i mamy sprzęt już, wyzerujemy i jest pytkę. Zbieramy, szukamy pierwszych borowików. Ludzi jest sporo, ale spróbujemy coś ogarnąć. I pierwszy borowik z dzisiejszego wypadu zawitał krótko. Od razu sprawdzam. No taki już wyrośnięty. Więc zobaczymy dzisiaj, jak się ułoży. W zależności, jak będzie dużo i fajne, będziemy zbierać tak ostatnio łebki, ładne sztuki. A jak będzie mało, to w zależności dzisiaj, jakich grzyb będziemy napotykać, takie będziemy zbierać. A więc las nowy, więc pierwsza sztuka. Nabijamy i mamy jedną sztukę z dzisiejszego poniedziałkowego wypadu. Więc zapraszam i zobaczymy, ogarniemy co i jak. Gdzie tu iść? Jaką obrać taktykę w tym nowym lesie? Ale myślę, że tam, gdzie nogi mnie poniosą, zawsze gdzieś się wyjdzie, więc szukamy naszych leśnych przyjaciół w tym nowym miejscu. Tylko zobaczymy, czy tutaj w tym lesie też rosną nasze borowiki. Szukamy pomalutku. Pierwsze koty za płoty, jedna sztuka jest. Ale liczymy na więcej i na jakieś fajne grzybki. Tu niedaleko taki fajny. Więc przytulamy. Tak mówię, jeżdżę po różnych lasach, tych mniej więcej co kiedyś byłem, co bywałem za młodych lat. No i chcę posprawdzać, co w nich rośnie, tak żeby nie ograniczać się tylko do jednego lasu. Zdrowy, tak aby nie ograniczyć się do jednego lasu sztuka, tylko pozwiedzać, poszukać nowych miejscówek z moich leśnych dla Was wypadów, tak aby mieć w rezerwie kilka lasów. Zawsze to na filmie inne miejscówki i dla Was to jest i dla mnie, więc zbieramy, szukamy i jest. Szukamy dalej.
sztuka. I tam widzę jeszcze ładniejszego, którego wam zaraz pokażę. Zobaczcie. Zobaczcie, drodzy widzowie, jaki ładniutki. Jeden. I tutaj drugi. Trzeci. I mamy dwa. Trzy piękne sztuki w tym nowym lesie. Delikatnie, tak aby jak najmniej go stracić, tniemy, sprawdzamy. Tam to było niestety, drodzy państwo, robaczywe, jak widać. I te maluszki. Zdrowe. Trzy sztuki. No i kręcimy się tutaj, bo zapowiada się fajnie. Dzisiaj taki szybki, dwugodzinny zrobimy wypad. Tak przed pracą, z rana, bo czeka mnie nocka, nocna zmiana, więc taki szybki wypad w tym nowym lesie. No i zobaczymy, co się zaczyna dziać i zobaczymy. I mamy piękne borowiki, próchno. Sam łeb, ale robaczywy. To tego nie ma od razu. Mamy sztukę. Sztukę. Idziemy dalej. Tu jest taki staruch. Zobaczcie, jak dłoń, większy od dłoni. Jaki wielki. Ale takich nie zbieram. Nie zbieram. Szukam jakichś fajniejszych grzybków. Mamy kozaczka, którego przytulimy. Tak mówię, w zależności jaki to będzie las, jakie grzyby będziemy napotkać, tak aby nie wracać z pustym koszykiem, więc widzicie, tutaj i tak grzyby do rozdania, tutaj taki wyrośnięty, zobaczymy co i jak, to sztuka, inny las, inne zbieranie grzybów, więc nie ma co teraz marudzić, zbieramy to co rośnie. A później zadecydujemy co i jak. A na tą chwilę musimy znaleźć jakieś fajne miejsce. Jeden zgubił czapkę. O, takie już fajniejsze. Takie dwa. I tu mamy prawdopodobnie trzeciego.
i mamy trzy piękne sztuki. I maluszki trafiają się. Takie sztuka. To było oczywiście cięte, a gdzie cięte, tam i grzybki są, które urosły albo zostały przegapione przez innych grzybiarzy. Drugi. No i tu mamy trzeciego. Bąbelka. Trzy sztuki. I szukamy dalej. A tutaj co mamy? Tu się schowałeś, byku jeden, wraz z koleżanką pod liściowym daszkiem. I taka parka schowała się w tym miejscu, więc szybka piłka. Nacięcie zdrowe. Drugi. Zdrowy. Dwie sztuki. I szukamy dalej. Ptaszki ładnie śpiewają. I tu opodal tych dwóch był tu trzeci pojedynczy grubasek. I tu jest czwarty. Sztuka. I pomału się kosz napełnia borowikami. Obserwujemy i szukamy grzybków. Ok. Tu się schowałeś przed pyzą. Ok. Ale temu zrobimy zdjęcie, bo jest ładny. I fru do koszyczka. Żuczków kolejny, zobaczcie, więc bierzemy samą czapkę, jest najbardziej wartościowa. No i coś się dzieje. I zbieramy to, co rośnie. I zobaczymy, co będzie dalej.
dalej jest czysty. Widzieliście sami na początku, widać, że próchno dziurawe, więc przytulamy tylko to, co najbardziej zdrowe. I tu mamy drugiego. Leśnego przyjaciela. Ten jest czysty. Szukamy dalej. Zobaczymy. Więc nisko, od razu nisko. Kapelusz się nadaje do zabrania. A tutaj co mamy? Borowika. Tu się schował przed pyzą. Ten akurat jest czysty. I tam jest kolejny. Sztuka. Łebek tylko. Oj, tu się schowałeś. Z daleka cię widziałem. Z daleka widziałem ciebie, borowiku. I tutaj drugi. Piękne borowiki.
mamy podgrzybka, weźmiemy czapeczkę i tu kolejny podgrzybek, mamy dwie sztuki podgrzybków. Maślaczek, fru do koszyka. Borowik i szukamy, zbieramy szybciutko, bo jeszcze muszę iść dzisiaj do pracy, odpocząć, więc teraz szybciutko zbieramy, napełniamy koszyk. A więc, drodzy Państwo, akumulatorki wszystkie praktycznie moje akumulatorki rozładowane, więc będę musiał oszczędzać baterie, tak aby zakończyć jeszcze dzisiejszy film. Tak to się prezentuje, przeważnie maluszki. I teraz oszczędzam baterię, tak aby nakręcić końcówkę grzybków, dlatego że nie miałem kiedy, cały czas przeważnie grzybki, nie miałem kiedy naładować baterii, więc oszczędzam baterię i co jakiś czas będę nagrywał co fajniejsze grzybki, ale już rzadko, dlatego że oszczędzamy baterię przy dzisiejszym wypadzie na grzybki, więc wybaczcie, film będzie inaczej zrobiony niż do tej pory. Będzie mniej pokazywane, ale efekt zobaczycie na samym końcu z nowym licznikiem. Więc wybaczcie i film będzie od tej pory inaczej kręcony, bo mniej grzybów będę pokazywał, które zbieram. Szybka piłka. Szybko, krótko i na temat.
i na razie jest pięknie. Idziemy dalej, oszczędzając baterie. Naprawdę muszę oszczędzać, nie na takie maluszki ogryzki, tylko już na jakieś fajne grzybki. Więc idziemy dalej, dalej, dalej i jest w pyciorkę. Tam ktoś chodzi, więc szybko zbieramy prawuski. No nareszcie jakieś fajne miejsce, sztuka, zbieramy, bo tam ktoś już chodzi. Dwie. Trzy i słychać ludzi. Słychać ludzi. Trzy. Tu jest kapeć. Nie biorę. Cztery. Ok. Szukamy dalej. Szukamy, szukamy. Szukamy i tu widziałem jeszcze piękne borowiki. Szybka piłka. I zawijamy się, drodzy Państwo. Szybciutko. Bo ktoś tutaj chodzi. A ja jeszcze do pracy idę. Ok. Tam słychać ludzi, więc szybko zbieramy borowiki. Taki ogryzek, ale przytulimy tego. Oraz tego, bo ładne. No i tego. Tego też przytulimy. Nie inaczej. Interesują mnie tylko takie ładne borowiki, ale już niedługo kończymy, oszczędzam baterię i jedziemy dalej z tym koksem jeszcze przez chwilę. Tego przytulimy, tego weźmiemy czapkę, tego przytulimy, a te dwa ogryzki zostawimy. Zobaczymy tylko, czy zdrowy, zdrowy ceglaczek, więc go przytulimy. Ceglas topory. Więc drodzy Państwo, zakończymy tą imprezę. Mam grzybów 206. Godzina na tą chwilę jest szybka piłka 9:38. To parę godzinek, niedługo 10 000 kroków. Jak widzicie dzisiaj,
Zobaczcie sami. dziesięć tysięcy kroków. I tak to się prezentują te moje grzybki. Jeszcze raz, 206, szybka piłka. Nawet cygla z topory. Piękny. I tak to się prezentują do dołu borowiki. Oczywiście tam niżej jednego wielkiego mam w plecaku. To jest ten, który był największy. I tam dalej są wszystko do dołu maluszki. Maluszki. I tak te grzyby się prezentują. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Ja zawijam się do pracy. Narka, do następnego. Siema. Pyza. Jedziemy na Kielce. I na pożegnanie jeszcze dwa borowiki, które przytulimy. I tu dwa piękne osobniki, które odprowadziły mnie do wyjścia z pyzowego lasu. Taki na pożegnanie, więc drodzy Państwo, naprawdę już kończę. Pozdrawiam. I po tym dużym jeszcze taki podwójny. I naprawdę już kończę.